Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak jest zbudowana moja instalacja jeszcze raz w celu zobrazowania, po co mam ten rozłącznik sieci agregat, po co mam tą tuję tutaj zamontowaną i jak to w zasadzie u mnie jest dystrybuowane do zasilania domowego i jak to się tutaj wszystko odbywa. Trochę może rozwieję Wasze wątpliwości, może Wam coś w ten sposób doradzę, jak to powinno właściwie fajnie funkcjonować. Działa to u mnie już ponad pół roku. W zasadzie od sierpnia i jest cały czas w takiej konfiguracji, więc naprawdę świetnie się spisuje. No i pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, mam, jak wiecie, tutaj taką rozdzielnię do dystrybucji energii. No i teraz ta rozdzielnia działa w ten sposób, że dochodzi tutaj zasilanie z WLZ-u z zewnątrz. No i to zasilanie jest w tej rozdzielni rozprowadzane. I ono jest rozprowadzane, już Wam pokazuję, według tego schematu. Tak jak widzicie, narysowałem taki odręczny, wstępny schemat. Zaraz go powieszę i omówię, jak to wygląda. No dobra, użyłem kawałka taśmy. Tak prowizorycznie, ale zobaczcie. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy tą tuję, która jest w tym miejscu. Tutaj mamy dojście zasilania, tak jak widzicie, tutaj jest dystrybucja zasilania przez terminale i tutaj mamy przełącznik sieci agregat, który znajduje się tak naprawdę tutaj. Dodatkowo już nie będę omawiał tego, bo to są jakieś moje zabezpieczenia na domek ogrodowy i tam pierdoły. No i oczywiście mamy tutaj przeciwprzepięciówka, która jest też zamontowana u góry. No i tak, wygląda to w ten sposób, że zasilanie z WLZ-u dochodzi sobie tutaj w tym miejscu, czyli wchodzi u mnie do rozdzielni tutaj, czyli ono idzie prosto z rozdzielni z Z-ki na zewnątrz, tutaj wchodzi sobie. No i tak, ono jak widzicie wchodzi w dwa miejsca, tu jest zmostkowane i wchodzi i do tej tui, tutaj, i wchodzi na złącze numer 2, do, czyli 2 to jest drugi priorytet, na przełącznik sieci agregat. Ale na złącze numer 1 wchodzi zasilanie z falownika. Czyli tutaj z DE dochodzi mi zasilanie numer 1. Oznacza to tylko tyle, że po prostu ten przełącznik sieci agregat, ten tutaj, traktuje zasilanie DE jako priorytet. I w tym układzie zawsze falownik będzie decydował, czy bierze energię z sieci, czy bierze energię z paneli, czy z baterii. No i to złącze tutaj cały czas funkcjonuje jako złącze A. I cała energia dystrybuowana jest przez falownik DE. No i falownik DE oczywiście też musi dostać zasilanie z sieci. No i to się odbywa za pomocą tej tuj. Ta tuja będzie mi, a właściwie automatycznie mi też już w tej chwili rozłącza i załącza zasilanie. W zależności od tego, jak słońce świeci, jaki jest poziom baterii, mam ustawione sobie po prostu automatyzację w Home Assistancie. Bo ta tuja oczywiście współdziała z Home Assistantem przez aplikację TUI. I fajnie można robić różnego rodzaju automatyzacje. Czyli mogę całkowicie odciąć się od grida, wyłączając ten przełącznik. Tutaj. Sieć wchodzi oczywiście sobie tutaj także na tą tuję i z tuj idzie na falownik DE. No i wtedy falownik DE ma cały czas podłączone sobie tutaj, jak widzicie, grid jest aktywny, nie bierze z niego nic w tej chwili, bo energia idzie i z paneli jakaś resztka, bo już dosyć późno, jest 16:20 i bierze z baterii, a obciążenie budynku jest, tak jak widzicie, 350 W. Oczywiście część energii jest przepalana, część jest do zasilania tego mikroinwertera, czyli falownika, który w tej chwili też nie generuje już żadnej energii, aczkolwiek już ją konsumuje, więc tutaj 60 W leci prosto na niego. Tak to wygląda. Też Wam opowiem potem jak i dlaczego. Więc tak, energia sobie wchodzi z grida do TUI i wchodzi na złącze numer 2 do tego oto przełącznika sieć agregat, zwanego też ATS. No i tak, jeżeli falownik na przykład by nie zamógł, bądź wystąpi w nim jakaś usterka, bądź jakikolwiek błąd. Przeważnie falowniki DE mają to do siebie, że jeżeli jakiś błąd się pojawia, w tym momencie falownik przejdzie w tryb awaryjny, właściwie w tryb przełączania się w taką funkcję i odetnie na chwilę zasilanie. No i w momencie, gdybym nie miał tego przełącznika ATS, który tutaj mi wybiera źródło zasilania, no to przez tą minutę nie miałbym zasilania w domu, ponieważ całe układy są zasilane w tej chwili z falownika DE. Ale w momencie, gdy on się przełącza w taki tryb pomiarowy, czy awaryjny, czy cokolwiek by się z nim działo, automatycznie ten przełącznik wykryje, że nie ma napięcia na fazie A, znaczy na źródle zasilania A, i przełączy je automatycznie w takim dosyć szybkim tempie na źródło zasilania B. Dzieje się to bardzo, bardzo rzadko i bardzo sporadycznie, aczkolwiek zdarzało się kilka razy, więc jest to na pewno dobra opcja, żeby zachować ciągłość zasilania w domu, w budynku, w mieszkaniu, gdziekolwiek to macie zainstalowane. Tak to się odbywa. Oczywiście te przełączniki mają dużo minusów niestety. Tak jak wiecie, tak jak piszecie mi w komentarzach, ja też spotkałem się u osób, które mają zamontowane to, że nie są one idealne, potrafią się wypalać styki, ale to działa
dlatego, że to urządzenie nie jest do ciągłego przełączania się w tą i z powrotem. To jest dosyć tanie urządzenie, ale działa bardzo szybko, dlatego je mam właśnie zamontowane, ponieważ ono nie ma praktycznie żadnej zwłoki. Przełączenie się zasilania nawet praktycznie nie powoduje mignięcia światła, a na pewno nie rozłącza ani telewizora, ani komputerów, ani innych urządzeń, więc czas reakcji jest dosyć szybki. Dlatego właśnie wybrałem to urządzenie, no i też ze względu na cenę oczywiście, bo ono nie jest jakieś drogie. Także dlatego jest to urządzenie u mnie. Oczywiście zamontowałem tutaj, a właściwie podłączyłem przewód neutralny, zmostkowałem go z góry, z dołu, więc przewód neutralny jest tak naprawdę ciągły i w momencie, gdy przełącza się ten przełącznik sieci agregat, czy tam zwał jak chciał, jeżeli on przełącza się na drugie źródło zasilania, w tym momencie on nie traci połączenia z przewodem neutralnym i nie ma obawy, że cokolwiek się tutaj spali, przepali, jak niektórzy też sugerują, więc tutaj jestem pod tym względem chroniony. Przewód neutralny zawsze dociera do mojej instalacji w ten sposób. Tak samo jest zrobione to z przełącznikiem Tuya, tak samo przewód neutralny tutaj mam zmostkowany. Pomiędzy górą a dołem jest mostek po prostu na przewodzie neutralnym, który daje mi gwarancję taką, że w momencie jakiegokolwiek, nie wiem, zaiskrzenia styków bądź przełączenia szybciej faz zanim, oczywiście z tym to nie ma takiego problemu, bo to najpierw na falownik wchodzi, więc on niczego nie wpuści, dopóki przez minutę tego nie pomierzy. Ale gdyby, to przewód neutralny jest tutaj zmostkowany, co daje mi gwarancję oczywiście bardziej niezawodnej pracy, z większym bezpieczeństwem pracy instalacji. Tak to właśnie wygląda. Czyli jeżeli tutaj na przykład widzicie, jest, powiedzmy, to jest przewód neutralny, to on z dołu i z góry jest zmostkowany w ten sposób. Tak samo odbywa się to tutaj z zasilaniem sieciowym. Falownik ma oczywiście też na stałe ten przewód neutralny. Jak wiecie, falownik daje, tutaj ma to złącze do gridu w środku. Zobaczycie to złącze, ono ma bezpiecznik tutaj w tym miejscu. I bezpiecznik jest na trzy fazy, a przewód neutralny nie jest odłączany oryginalnie. Jest zaplanowany, że będzie na stałe podłączony, więc tu jest po prostu terminal, który łączy przewód neutralny. Więc nie ma obawy, jeżeli przewód neutralny będzie miał ciągłe połączenie z falownikiem DEJE. Pojawiła się też u mnie tutaj ta skrzyneczka, właściwie pojawiła, jest ona już tutaj zmodyfikowana troszkę. Zobaczcie, jeżeli chcecie wiedzieć, to wam też opowiem. To są dwa dodatkowe gniazda, którymi steruję z Home Assistanta. Są one oczywiście podpięte do tych dwóch liczników, które też mam wpięte i zintegrowane z Home Assistantem i mogę oczywiście automatycznie je uruchamiać bądź wyłączać. To są liczniki, które posiadają przełączniki, więc mogą odcinać mi i załączać zasilanie do dwóch gniazd. To jest gniazdo bojlera, to jeszcze nie jest wykorzystane, ale plan mam na przyszłość wykorzystać to do jakiegoś bufora ciepła. Dodatkowo tutaj jest ten licznik duży i on odpowiada za domek ogrodowy, w którym jest ten drugi falownik, więc zawsze w razie czego mogę odciąć zdalnie zasilanie z domku ogrodowego przez ten oto właśnie licznik, który też posiada przełącznik, czyli też jest sterowany i zintegrowany z Home Assistantem. Tutaj oczywiście, jak wiecie dobrze, jest moje złącze GEN wyprowadzone prosto z falownika i to złącze odpowiada mi za podłączanie do tego właśnie, no też dlatego tak wyprowadziłem, bo testuję różne rzeczy. Podłączam tutaj na przykład właśnie ten falownik jest podłączony, on-gridowy, off-gridowy, ten hybrydowy, który mam Easuna jako mikroinwerter i też mogę podłączać tutaj różne inne rzeczy na dodatkowe dwie fazy, bo tutaj są trzy fazy wyprowadzone i przewód neutralny z tego złącza GEN. Dodatkowe zabezpieczenia mam sobie tutaj jeszcze jakieś wstawione, więc tak to się tutaj odbywa. W przyszłości mam pomysł, żeby, nie wiem czy orientujecie się, są takie inwertery, które przemieniają jedną fazę w instalację trójfazową. Można je kupić na AliExpressie bodajże, dosyć tanio, one tam kosztują 200-300 zł w zależności od tego, jakiej mocy sobie wybierzecie, są oczywiście droższe. I chcę w przyszłości pod to złącze podłączyć taki inwerter, który będzie mi generował trzy fazy, ponieważ użycie falownika hybrydowego bądź jakiegokolwiek off-gridowego. No off-gridowego w tej chwili nie można użyć na jednej fazie, bo niestety to tak nie zadziała. Pamiętajcie, że falownik off-gridowy bądź hybrydowy właściwie nie może być podłączony z wyjścia. On musi być podłączony z wejścia swojego, czyli falownik ten mój Easun ma zasilanie i wyjście load, takie też, które tutaj jest mniej więcej w tym falowniku, ale ma też funkcję cofania energii na złącze grid, więc tylko i wyłącznie takie falowniki możecie użyć, które mają możliwość oddawania do sieci energii przez złącze grid. Dlatego
W przyszłości chcę sobie kupić taki inwerter, który będzie mi generował trzy fazy i przetestuję to, czy z tego złącza load, które wychodzi z falownika Easun, będę mógł wygenerować po prostu tutaj do tego trójfazowe zasilanie, które po prostu podłączę do tego złącza gen i dzięki temu na przykład będę mógł czerpać także energię z tamtej baterii, która jest w tej mojej szopce zamontowana, tej kwasowej, i da to mi możliwość podłączenia na przykład takiego zwykłego off-gridowego falownika i wykorzystania oczywiście energii z baterii, która tam się znajduje. Piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach, jak macie jakieś dodatkowe pomysły. Ja dużo mogę przetestować, dlatego to też wszystko u mnie czasami wygląda w dosyć rozwalony sposób. Mam powyciągane dosyć dużo rzeczy, które normalnie nie są potrzebne, aczkolwiek u mnie one cały czas tutaj pracują. Mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie podłączenia falownika czy podłączenia czegokolwiek innego, piszcie w komentarzu. Na pewno opowiem Wam i pokażę, spróbuję pomóc, jak to wszystko zrobić. Pozdrawiam wszystkich.